Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. No dobrze, zrobiliśmy w ostatnim odcinku deal z ogrami, zdaje się. Percepcja, sukces. O proszę, sterta ksiąg, w której nie ma nic. A co to jest? Popękana belka podporowa? Czyli co? Jak to rozwalę, to się tam coś zawali i coś znajdę? Może tak być. Myślę, że będziemy teraz... No tak, mieliśmy na tą wiedźmę iść, tylko że zaczęliśmy sobie ogarniać tą wioskę całą. To jest w ogóle daleko od goblinów i kapłanki goblinów i tego... Ale nie wiem, czy... No i Halsina. Więc tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych. A tu jest ten nieszczęśnik, który został zjedzony przez ogry. Co prawda ten deal, który zrobiliśmy z ogrami, jest taki średni najeżdżał, bo żeśmy im 1000 obiecali, ale w jakiejś kurczę krytycznej, że tak powiem, sytuacji, myślę, że można by było... można by było... ich wezwać. A to czy im zapłacimy, to jeszcze zobaczymy. Co tu mamy? Baśnie Fejrunu, tom 4, Górnik o gołębim sercu. Ojej, co to tak tam? Ja nie będę oczywiście tego czytał, ale... No właśnie, Dero to samolubne, złośliwe stworzenia. 10 minut. 100 rubinów. A, o smoku, ciekawe nawet. No, dobra, ciekawe. A jak azot i inne bóstwa? A, czyli też tu dużo nowych knig jest. Bogiem, co magiem władają. Okej, okay, i tu mamy stary podręcznik. Na poszukiwaniu ze starości zapisano listę obecności w szkole. Zaginione dzieci i rodziny. O. No i? Oj. O. Docieramy trochę do tajemnicy posępnego serca. Zaginione dzieci. Co to było? Jakoś nie wierzę ci. Nie traktuj mnie właśnie jak półgłówka. Ty i ja wiem, że to nieprawda. Coś obudziło w tobie magię. Co to było? Czy mi się zdaje, czy ona wdzianko zmieniła? Let's just move along. Time's a rare currency for both of us. Aha, no dobra, ale zaraz, jeszcze raz zobaczmy tutaj. Pospieszna notatka na marginesie stwierdza, że ktoś powinien zbadać, co się stało z zaginionymi dziećmi. Okej. Okay. No dobra, no. Komedia i klęska, jeszcze tu jest coś. Niewątpliwie stara sztuka. Wędrowna trupa chłoszcząca języki. Nierozwaga i nieszczęście. Tragedia w czterech aktach. Akt pierwszy, opowieść o utraconym Netherlium, wielkim imperium magów. Akt drugi, opowieść o wielkim magusie Kresusie. Trzeci, o upadku. I czwarty, o powrocie i cieniu, który padł na świat. Wielkie, spisane na pierwszym wielkiego barda Kagona Fega. Jakieś neteryjskie latające miasto. Okej. Okay. Ale oczywiście, że bierzemy. Zbieramy takie rzeczy. Co prawda sprzedaliśmy wszystko tam w tym gaju z tych książek, no ale... Co to jest? Grillowane żeberka. Miam, 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 miam. To tu będziemy mieć żarcie wozowe. Bardzo dobrze. Widzę, że ogry były doskonale zaopatrzone. A, tutaj są jeszcze niedaleki wschód. Ja myślę, że można to wszystko pozbierać z tego drobnego... Czy to już widzieliśmy? Lejra pani oszustw. O radość Lirie, dobra. Kurczę, może powinienem to wszystko czytać, tylko że jak ja bym to wszystko czytał i się to rozkminiał na czynniki pierwsze,
to podejrzewam, że niestety nie skończylibyśmy tej serii ani za 5 lat. Kormyr, nie jest spektakularny geograficznie, bramy wielkości zamków, okej. Okay. Krzywdzenie kotów, o kurczę, nie można kotów, kurde, krzywdzić. Właśnie Feirino tom 5. Pewien pasterski syn dognał stada na tym masłowie. Coś tam. Obserwator. A, czyli powiedzmy... Nikt się nie zjawił. No właśnie, niepotrzebnie alarmował wcześniej. Aha. To ojciec zrobił mu psikusa. Bardzo dobrze. A możesz tu jeszcze otworzyć wszystko. No, to mnie bardzo popękana belka podporowa intryguje. Bo no, czuję, że w takim jednym pomieszczeniu będziemy tu spędzać nie wiadomo ile czasu. Czy mamy promocję? Ja pamiętam o tych promocjach. Oczywiście, że pamiętam. No właśnie. Ale... Na razie musimy to wszystko tu zlutować, no. Zabawkowy miś. Kanka na mleko. No dobra, troszkę kasy jest. Dobrze byłoby mieć tak te 1000 zł, jakby czasem trzeba było zapłacić tym całym ogrom, które wezwiemy pewnie. No tu trochę myślałem... Ojejku, kolejna księga. Z kilku rozdziałów po jednym na każde cytowane źródło. Opowieści przekazywane ustnie różnych gawędziarzy. Velmor wypędzona. Człowiek paladynka wyrzucona za krzywo przysięstwo. Okej. Okay. No to oczywiście, że bierzemy książkę. A czemu tak dużo książek tutaj leży na ziemi w ogóle? Nikt nie dba o to. Luźny kamień? Za duży, żeby rzucić. A może pod luźnym kamieniem coś jest? Kurde, teraz to już będę pod każdy kamień zaglądał. Rzuć. O, panie, kurde, ludzie! No dobra. Trzeba było rzucić dalej, ale dalej to nie miała pary w piąchach. Dobra, będziemy rzucać kamieniami. Tutaj też widać. No właśnie. Puszczona wioska. Czy dałoby się tam na górę wejść? Do tego tutaj gdzieś? Chyba nie. Ale być może coś tam na górze jest, więc może trzeba by rozwalić to coś. I wtedy... Chociaż... Kurczę. Tak patrzę, czy tutaj się nie dałoby jakoś... Tędy dałoby się wejść. Oczywiście, żeby się dało wejść. To jest tak skonstruowane, że tu zawsze jest jedno... O, tu jeszcze ktoś leży. Goblinami się nie przejmuję, bo one jakoś mnie zaakceptowały. O, pierścień z rubinem. Łuk krótki. Stare drewniane biurko. No właśnie, dlaczego tak przeglądam wszystko po kolei? Tu jakiegoś goblina ktoś narysował. Dlatego, że tak sobie też, no właśnie, raz, że dostałem fioła na punkcie Baldura i gram jak opętany, co możecie zauważyć po ilości filmów tutaj. Tak, musicie iść naokoło, naprawdę. A dwa, że też sobie czasami gdzieś oglądam, powiedzmy, u innych. Oczywiście sobie zawsze coś zaspoileruję. No i się okazuje, że też bardzo wiele rzeczy pomijam, no, więc... Zresztą to jest tak, to wydaje mi się, że to się nie da wszystkiego jakby tutaj ogarnąć, dlatego że zapasy na podróż, że za każdym razem jak inną postacią gramy, no to możemy różne inne questy tutaj, czy inne umiejętności mamy, na przykład druid będzie gadał ze zwierzętami i tak dalej, nie? Dobra, czemu ty tak dziwnie skaczesz? Tutaj chodźcie, tu. Jak się to zawali pod wami, a może się zawalić, bo tam tabelka była jakaś taka lewa. Percepcja, porażka. No, idziemy tu wszyscy. Posępne.
Nie wiem, czemu mi to tak nie zawsze przełącza. A to ciekawe. Drewniane deski podłogowe. No i kurczę, co ja mogę... A widzicie, znaleźliśmy tutaj coś. Dziecięcy rysunek przedstawiający radosną scenę w słońcu. A można to jakoś zobaczyć? Zabierz, przekaż do obozu, zbadaj. A taki jest. A można obracać, kurczę. Kogo tu mamy? Jakiś mały krasnal. No fajnie. Odręczna notatka. Przeczytaj. Droga Floro, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wiem, wreszcie dokończyłam obraz i nie byle jakie wygląda znajomo. Podpowiem ci, klękam na nim na jedno kolano, a ty czynisz mnie najszczęśliwszą kobietą na świecie. Muszę kończyć w klasie, obok panuje cisza, co nigdy nie wróży niczego dobrego. Wszystkiego najlepszego, kochanie, Amanda. Amanda. Nie mam pojęcia. Znaczy, w zasadzie to ja powinienem, tak jak zresztą mi napisaliście w komentarzach, po prostu wszystko tutaj sobie notować też i pamiętać, ale no ciężko mi czasami się skupić i wszystkie te niuanse i aspekty tutaj zapamiętać, bo wiem, że na przykład mieliśmy ten list na samym początku na plaży, też tam może byłyby jakieś ciekawostki. Aha, portret to po prostu wzięłaś, dobra. Okej, okay, no to dobra, no to to chyba by było tyle tutaj. Ja podejrzewam, że tabelka to... Zawali się? Testujemy, czy się zawali. Nie, nie zawaliło się. No dobra, to chyba tu wszystko na górze. Podejrzewam, że to pewnie służyło, jakbyśmy to rozwalili, to może tamto by... Chociaż, kurde, tu jest jeszcze coś takiego, co mnie intryguje bardzo. Bo to wygląda jak jakieś, nie wiem, może nie studnia, ale jeszcze jakieś pomieszczenie pod spodem, tutaj gdzieś, zawalone. Może ktoś tu wskoczy? Jak to, ścieżka zablokowana? Ej. Nic... A, Boże, bo to tylko... Okej, dobra. Bo to po prostu... To jest nadbudówka tutaj. Tylko... ona została jakby... No ale mimo wszystko, tutaj jest jakby nadbudówka. Ale czekaj, zobaczmy troszkę z daleka, jak to wygląda. A właśnie, nie jestem w stanie tego podejrzeć. Tak jakby coś tutaj, jakieś pomieszczenie też było, do którego nie do końca mamy wstęp. Dobra, zróbmy taki test. Tylko, jeżeli tu nam percepcja coś podświetliła, to trzeba z tego skorzystać. Tylko weźmy tutaj, odejdźmy kawałek. O, czemu się nie przełącza? A, po prostu się to zawaliło i tyle. I tyle z tego. No dobra. Może można było zwalić na głowę tym ogrom, jakbyśmy z nimi walczyli. No dobra, to mamy tutaj wyeksplorowane. Idziemy dalej. Nie wiem, czy nie zrobię... Co? Jaka zabawa? Tam na pewno można gdzieś podejść. Coś czuję, że będziemy musieli zaraz zająć jakieś stanowisko. No, bieraj tą skrzynię, kurde. Nie możesz tam dotrzeć do tej skrzyni. A, wygląda na pustą. Do tej studni wiem, że ze wczesnego dostępu żeśmy tam schodzili. Tam coś było. Była walka, więc pewnie sobie zrobimy, ale zanim wejdziemy do studni, to trzeba by... Tak, jak żeś wszedł do niej, to już nie jest pusta. Tam wiem, że było spotkanie z orkami. Tutaj też jeszcze byliśmy we wczesnym dostępie i tam była jakaś rozpierducha. Beczka ryb. To będą zapasy obozowe. Dobra. Mam nadzieję, że on się nie wkurzy. Pewnie się wkurzy. Nie wiem, co z tymi spleśniałymi. Jest jedno użycie. Może to coś z tego się da zrobić. Ale dobra, zanim gdzieś pójdziemy, czy zejdziemy, czy coś, to trzeba się zająć awansami.
następny poziom. Bo to jest ważna sprawa. Zaklinacz poziom 4. Dobra, mamy kolejną, kolejny czar, punkty zaklinania i tak dalej. Sztuczkę możemy sobie wybrać dodatkową. W dowolnym momencie, co ty masz? Przeszywające zimno uniemożliwia celowi odzyskanie zdrowia. Porażający uścisk tak samo, nie może podejmować akcji. Ułatwienie przeciwko opancerzonym, promień mrozu. Zmniejsz szybkość. Światło. Okej, tańczące światła, przyjaźń. Ułatwienie w testach charyzmy przeciwko istocie niebędącej wrogiem. Prawdziwe uderzenie, wieszczenie, sztuczka. W następnym teście ataku. Ale to też zużywa akcję, więc... Trujący rozprysk jest no, teoretycznie fajny. Bańka kwasu. Każdej trafionej. Czyli to są obszarowe ataki. To na takie walki z goblinami byłyby bardziej sensowne. Na przykład trujący rozprysk czy kwasowy rozprysk. A weźmy taką sztuczkę. Będziemy, żeby mieć jakiś tam obszarowy ten, co to jest. Przeciwko czarowi. Czary mary. O Jezu, teraz będziemy mieć już... drugiego poziomu dalej mamy. Coś do wyboru. Ślepota. Rozmycie. Można by, tylko że to jest koncentracja. Korona błędu. Szaleństwo. Zaatakuje. Rzut na mądrość. No to przeciwko goblinom by się przydało. Ciemność. Oślepia istoty. Ktoś też mi napisał w komentarze. To oczywiście są stare komentarze, bo ja jak wariat ponagrywałem nie wiadomo ile odcinków na 2 tygodnie w przód, prawie codziennie publikowane, czy tam 3-4 razy w tygodniu. Ale już nie mam jak więcej dawać tych odcinków tygodniowo, a nagrywać ciągle mam ochotę. No więc no niestety troszkę jest opóźnieniem czytaniu moich komentarzy, ale ktoś napisał, że Jaromir czyta wszystkie te opisy czarów, a używa i tak 2. Może i racja, ale fajna zabawa jest z czytaniem tych czarów. Oślepia, widzenie w ciemności, wykrycie myśli, wzmocnienie cech. Patrzę, czy też tutaj nie ma na przykład tego odkrycia niewidzialnego, bo to byłoby przeciwko na przykład tej wiedźmie. Powiększenie, pomniejszenie, poryw wiatru, unieruchomienie, niewidzialność, dotknij istoty. No ja bym, kołatka, otwórz przedmiot zabezpieczony zwykłym zamkiem, to też mogło być przydatne. Lustrzane odpicia, krok przez mgłę, teleportuje się na wolne miejsce w polu widzenia. To jest dobre, żeby odejść pewnie od tych wrogów, którzy cię otoczą. A, urojona siła też jest ciekawa. Widzenie niewidzialnego. To. Wiedziałem, że ktoś będzie coś takiego miał. Zastąp czar. Czy ja chcę coś zastępować? Chmura sztyletu, wypalający promień. Lodowy nóż się bardzo nam sprawdził. Zbroja maga też. A na co mógłbym zmienić? Aha, bo ja muszę wybrać tą niewidzialność. A nie, bo to są te, które mogę oprócz tego sobie wymienić z tych, które mam. Widzenie w ciemności. Czy ja coś jeszcze bym trzask? 3 do 24 obszarowy, urojona siła, pajęczyna, płonące dłonie. Myślę, że zostawimy. Barwna kula. Zaraz, zobaczmy jeszcze. To będzie chyba cały odcinek poświęcony na takie rzeczy. Chmura sztyletów 4.16, 6.36. No to są fajne akty. Dobra, to tu nic nie wymieniam. Jeszcze możemy atut wybrać. Co to jest? Zablokowany. Wymagania biegłość średni pancerz, wymagania ciężki pancerz. A, to nie wszystkie biegłości mogę. Mistrz średniego. Czyli my możemy sobie, że tak powiem, wybrać. Ciężko opancerzony. Nie mogę, bo to jest zablokowane. Czyli musiałbym pewnie coś... spróbować albo mieć, albo dostać możliwość ciężkiego pancerza. O jeden cechy lub dwóch. Czyli mogę zwiększyć cechę, na przykład, nie wiem, siłę. Aktor, czujność, inicjatywy, nie można mnie zaskoczyć, siły zręczności, szarżę, specjalizacja kusznik, nie otrzymujesz utrudnienia, mistrz zasłony, finezyjną, oburęczny, badacz podziemi,
Percepcja. No to było dobre, jakbyśmy zrezygnowali na przykład z posępnego serca, twardziel. Kondycja o 1, adept żywiołów. Twoje czary ignorują odporność na wybraną przez ciebie typ obrażeń. Nie mogę wyrzucić jednej. Mistrz broni, lekko opancerzony. A, czyli podejrzewam, że jak weźmiemy najpierw to, to później będziemy mieć pewnie te odblokowane, tak? Ciężko pancerzowe. Wymagania biegłość średni pancerz. Czyli musimy mieć najpierw średni pancerz, a żeby mieć średni pancerz, musimy mieć właśnie mistrz średniego pancerza. Średnio opancerzony wymaga lekki pancerz, czyli musimy po kolei sobie. Nie wiem, czy pancerza też by nie warto było wziąć. Twojej siły zręczności wzrasta o 1. To też jest dobre, bo my mamy siłę i mamy minus 1 do testów siły, a czasami atakujemy nawet dość często wręcz, więc może warto byłoby zrobić. Zabójca magów. O, jesteś. Szczęściarz, kurde. Kleryk. Dwie sztuczki. Druida możemy. Zaklinacz. Dwie sztuczki, jeden wybrany czar poziomu pierwszego z listy czarów zaklinacza, który odnawia się po długim odpoczynku. Twoją cechą bazową. Kurde, wszystko jest dobre. Albo możemy czarownika jeszcze troszkę zrobić. Muzykant, tak, Janko muzykant, goblin muzykant, mistrz broni wytrzymałość, znawca rytuałów, dwa wybrane czary rytualne. Kurde, to teraz będę tu siedział i się zastanawiał. Strzelec wyborowy, zabijaka, twardziel, mag bitewny. Kurczę, ale nie wiem, czy bym tego w tego zaklinacza nie szedł, bo wtedy byśmy mieli jeszcze dwie sztuczki, jeden wybrany czar poziomu pierwszego, ale nie, to my mamy, bo my jesteśmy, to moglibyśmy co najwyżej od czarownika wziąć i iść bardziej w kierunku czarowania. Ale ja bym poszedł w ten lekki pancerz. O, i możemy sobie przydzielone punkty cech, możemy na przykład pójść w siłę 9 i wtedy... Dalej mamy minus 1 do testów obronnych, ale następnym razem, jak się będziemy coraz bardziej opancerzać, no to możemy dostać... Oh. Wiecie co? Ja zrobię teraz jeszcze pauzę i pozastanawiam się trochę nad tym. Posprawdzam to. Okej. Okay. Trochę mi to zajęło. Przeglądałem różne rzeczy i w zasadzie tak do goblina, jako takiego małego czarodzieja, czy tam zaklinacza, no pasowałoby wybrać któreś wtajemniczenie. To nam daje generalnie jakieś dodatkowe czary, więc byłby takim lepszym czarodziejem drobnym. Ale tak widzę, że no maga mamy w drużynie, zaklinacz, no to on jest zaklinaczem, więc dużo więcej może sztuczek byśmy mieli czarów. Druid ma ciekawe, ale to nie do końca pasuje do tej postaci. No kleryk bard też, też jakby czarownik najbardziej mi pasował, bo on ma takie najbardziej fajne czary, których nie mamy w zespole jeszcze do tej pory. Ale stwierdziłem, że też jakby no goblin też musi, on co prawda ma bardzo niską siłę, więc pójście na przykład w tą średni pancerz czy w pancerze zwiększa nam trochę tą siłę. Jest jeszcze jeden z tych, który z cech tutaj atutów, które bym mógł zwiększyć po prostu o 2 punkty siły i nie mieć utrudnień do testów siły. Ale stwierdziłem, że może dobrze jest adept sztuk walki wziąć, żeby mieć na przykład rozbrojenie, kości przewagi, podobnie jak nasza wojowniczka. I następnym, jakby jeżeli będziemy mieć awansie, jakieś atuty, to wtedy sobie wybrać pancerze i powoli zwiększać tą siłę, tak przynajmniej do 10. Więc, no i ripostę, rozbrojenie, bo on jednak bardzo często dostaje bęcki, więc ta riposta się może przydać, a rozbrojenie też, no, wydaje mi się, będzie ciekawe, żeby mieć taką własność. To jest taka troszkę sztuczka, która będzie pozwalała, no, troszeczkę zwiększyć jego szanse w walce. Więc zrobimy to na razie. Nie jest to może optymalne, ale cóż, no dobra, tyle minut zeszło. Dobra, posępne serce, co ty masz tutaj dalej? Poziom 4. Dodatkowa komórka czary. Ojej, atuty. O matko. Awans kleryk. Sztuczkę, jaką możesz wziąć następną. Wywoływanie płomienia. Osłona przed orężem. Otrzymujesz tylko połowę obrażeń, ataków obuchowych, kłutych i ciętych. To się może przydać. Światło, taumaturgia. Zyskujesz ułatwienie w testach zastraszania. To bym wziął coś takiego.
Przygotuj czary. Myślę, że te czary, które tutaj mamy, poziomu drugiego mamy mniejsze przywrócenie. Nie wiem, czy to paraliż już choroba. Chorobę zatrucia może się nam przydać, dlatego że podejrzewam, że ta wiedźma będzie nas truła. Cisza też chcieliśmy mieć. Tu masz duchowa broń. To jest ciekawe. Tylko, że zamiast ciszy możemy wziąć... Rozkaz też jest ciekawy. Leczenie ran, których w stanie jesteś dotknąć. To bym zrezygnował, zamiast tego dał właśnie duchową broń. Uzdrawiająca modlitwa, bo wystarczy mi kojące słowo, które działa na 18 metrów. Jest bardzo dobre. Wyciszenie emocji, bla, bla, bla. Ochronna więź. To jest dużo ochrona przed trucizną. No, teoretycznie można by to wziąć zamiast tego mniejszego przywrócenia. To jest akcja. To jest w zwarciu, a to jest też w zwarciu. Zneutralizować trucizny, ochronę przed zatruciem. Do następnego długiego odpoczynku. No, ciekawe. Zamiast tarczy wiaru, który jest w tym momencie, powiedzmy, może tak zróbmy. No i oczywiście atuty, kurde. No to widzimy się za kolejne, z mojego punktu widzenia przynajmniej, 5-10 minut. Dobra, postanowiłem dać jej troszeczkę tajemniczony druid, gdzie mamy możliwość czaru, rozmowa ze zwierzętami, bo to się może przydać w różne takie rzeczy. No i czar, wywoływanie płomienia i trujący rozpryk. I trochę takich więcej, żeby miała tutaj rzeczy w zanadrzu. Zdamy jej dodatkowe takie biegłości. No dobra, następny. Mag poziom 4. Zyskano znowu atut. No to jemu damy, jemu już wiem, co mniej więcej damy. Dobra, sztuczkę bym ci dał właśnie, żeby się tak nie pokrywać. Światło, przyjaźń, osłona przed orężem. To jest jako akcja, odpychanie sztuczka. Mogłoby się przydać. Trujący, przeszywające zimno. Dałbym ci sztuczkę osłony przed orężem. Zawsze ci się to może przydać w różnych tych. Jeżeli chodzi o czary, no to na pewno jakieś takie. Magiczny zamek. Zabezpiecz drzwi, nie. Ślepota. Chmura sztyletów to już ktoś ma. Korona obłędu. Szaleństwem. Ciemność nie do końca. Widzenie w ciemności nie do końca. Wykrycie myśli. To lepiej nie. Powiększenie, pomniejszenie. Płomienna kula. Mogę ją przemieszczać. Nie mam pojęcia, co to jest. Możemy wziąć takie coś. Albo możemy ci dać też niewidzialność, na przykład. Kołatka. Albo wiecie co? Kołatka. Otwórz przedmiot zabezpieczony zwykłym zamkiem. Bo to może na jakieś drzwi się przyda, czy coś w tym stylu. Magiczna broń. To wymaga koncentracji. Kwasowa strzała Melfa. Krok przez mgłę. Teleportacja. Może to zamiast niewidzialności. Bo niewidzialność jest dopóki nie zaatakujesz, nie? Natomiast poza tym nie. Z utrudnieniem. Chociaż stan kończy się przedwcześnie, że istota zaatakuje. No właśnie. A tutaj mamy teleportuje się, czyli jak ktoś podejdzie za blisko, mogę stąd umknąć. Kołatka do otwierania zamków jeszcze dodatkowo. Niepodatność na obrażenia od upadku. To by się mogło też przydać. Błyskawiczny odwrót. Lodowy nóż to ty chyba już masz, tak mi się wydaje. To się bardzo sprawdziło. Na razie zrobimy tak na szybkości coś takiego. Płomień zatrucia, ochrona przed dobrym i złem. Chociaż ja wiem, czy tą kołatkę... Kołatka... Kurczę, szkoda mi trochę takich właśnie tych czarów na coś takiego. Widzenie niewidzialnego jako druga postać. Ale to już chyba mamy. Więc to nie jest potrzebne. Promień osłabienia, połowę obrażeń na sile. O, to pewnie dobre przeciwko bardziej skomplikowanym, takim silnym przeciwnikom, które atakują jakimś ogrom i tak dalej. Przygotuj czary, zestawiamy tak jak jest, bo to zawsze możemy zmienić. Lustrzane odbicie, unieruchomienie osoby. Nie wiem, czy zamiast tego bym nie dał czegoś innego. Zamiast lustrzanych odbić dałbym to.
Wiedźmowy pocisk, ten chowaniec się przydaje, zbroja maga się przydaje, wypalający się przydaje. Dobra. Unieruchomienie. Zamiast unieruchomienia bym dał promień osłabienia. No i atut tobie bym dał wtajemniczenie czarownik, bo to dodaje troszeczkę z innej klasy czary. Sztuczki możemy dodać, no ty już część masz, magiczną dłoń, osłonę przed orężem, ale możesz sobie wziąć sztuczkę na przykład nieziemskie uderzenie, moc i drugie prawdziwe uderzenie, no, pomniejsza iluzja. O, to nie sprawdzało mi się za bardzo. Charyzmy, przeszywające zimno, prawdziwe uderzenie. W następnym teście ataku, ale to jest koncentracja, to jakoś, dobra, będziesz pierdział gazem. Zmień czar. I tu można by dać jeszcze jakiś taki ochrona przed dobrem. Zbroja Agatys jest fajna, ale już chyba tam masz jedną. Ramiona Hadara uniemożliwia celom wykonywanie reakcji. No to też jest dobre. Zauroczenie, błyskawiczny odwrót. Piekielna reprymenda. Odpowiedź na następny atak płomieniami, które zadają 2 do 20 obrażeń od ognia. Aha, czyli jak cię coś zaatakuje. Urok. A może takie coś byłoby ciekawe. No i tyle. Można by to było pewnie na tysiąc innych sposobów zrobić, tak szczerze mówiąc, tutaj. I pewnie jakbym sobie grał offline, tak żeby się troszkę więcej czasu na to móc poświęcić niż przy nagrywaniu, to pewnie bym to troszkę lepiej dobrał sobie, ale dobra, atut. No właśnie, tutaj tobie możemy dać albo pancerz ciężki, albo po prostu zrobić dodatkowe mistrz oręża, a ty już masz biegłości. Nie, to są biegłości, ty masz wszystkie biegłości, jakie możesz mieć. Mistrz broni drzewcowej, nie, średnio opancerzony możesz wziąć i jeszcze zwiększyć twoją siłę. Mistrz średniego pancerza, co to daje? A, premia do klasy. Wtajemniczony mag, zabójca magów, lekko mistrz ciężkiego pancerza możesz wziąć, a ty nie masz czasem już? Pracę nóg, urodzony wojownik, w pancerzu lekkim i średnim. Aha, czyli ty już masz. W mieczach krótkim, długim i dwuręcznym. Walka bronią dwuręczną, atak okazyjny. Adept mistrz broni dwuręcznej, ciężko opancerzony. Zabójca magów, oburęczny. Możesz walczyć z dwiema broniami nawet wtedy, gdy używana broń nie jest lekka. Nie mogę korzystać z oręża ciężkiego. Szarże to ty już masz. Atleta. Można zwiększyć siłę troszeczkę o jeden. Czujność. Co to jest? Inicjatywa. Albo po prostu zwiększyć cechę, na przykład siłę czy czegoś. Chociaż ja bym wolał adept żywiołów, kwas, mistrz broni dwuręcznej, szczęściarz zabójcza. Kurczę. Adept sztuk walki. O, to chciałem, tego właśnie szukałem. Bo mamy pracę nóg, fintę, atak manewrowy, ale można byłoby na przykład jeszcze jej dodać ripostę. Można by dać jeszcze na przykład o mobilizację. Przyznać sojusznikowi tymczasowe punkty wytrzymałości wzmacniające jego determinację. Albo na przykład bronia na odlew, czyli ataki takie obalenie, odepchnięcie, prowokacje. A prowokacja też, prowokacja z ripostą dobrze działa, wydaje mi się. Można sprowokować cel do ataku na ciebie, utrudnienie do ataku na inne istoty, ale dostajesz też ripostę od razu. Rozproszenie uwagi, rozbrojenie. Rozbrojenie też by się przydało. Dajmy rozbrojenie i ripostę. Troszkę tak samo jak goblin, ale wydaje mi się, że to jest dla takiej wojowniczki ciekawe. Dobra, ile mamy minut? 34 minuty, to co? Czas najwyższy. Otwórz wytrychem jeszcze. O kurde, duży stopień trudności. No to jedziemy z koksem. Damy radę? Nie damy. Damy radę. 1, 3. No nie, naprawdę. Mamy 3 inspiracje. 4 są maksymalnie. Ja muszę wiedzieć, co tam jest. Rzucaj ponownie. Dawaj. No. I tak możemy rozmawiać. No, pięknie. Warto było. Zwój błyskawicznego odwrotu. Sprint. Ogień alchemiczny. Hełm przyspieszenia.
Na początku walki postać nosząca zyskuje impet, znaczy tury. A impet to co to jest? Impet to jest... Pośpiech przyspiesza krok, działania, szybkość ruchu. Okej. Okay. No dobra. To jest bardzo ciekawe. Weź wszystko. Więc ja nie wiem, czy impet nie powinna dostać... Ty masz co na tym? Wzmocnione rzuty obronne, kondycja plus 1. Można by to tak dać, albo... Bo chodzi o to, żeby ona szybciej mogła dotrzeć do tego. Ty masz kapelus. Bardowska inspiracja. To... A da żady to? Da żady to, to bieraj impet. Dobra, mamy stracony stan wskazówki i do studni chyba my, bo tam będzie pewnie jakaś walka. Dzień dobry, panie goblinie. My idziemy do studni. Naprawdę? Zajrzyj do studni. Krytyczny sukces. Dry stones line the wall. At the bottom something gleams. No, ja wiedziałem, że coś tam błyszczy. Bez tego. Zejdź po linii od wiadra, wrzuć do studni monetę. Zejdź po linii od wiadra. Pająki tu były. O, ja pamiętam, że tutaj to mieliśmy przejścia, kurde. Tu mieliśmy przejścia z tymi pająkami. Jak nieszczęście, bo ich tutaj było naprawdę, że tak powiem, trudno rozwalić. To nie tylko są pająki, to jest takie coś. Dobra, no to nie wiem, czy to nie powinno być na następny odcinek, szczerze mówiąc, pozostawione. Okej, okay, miecz krótki, takie tam różne rzeczy. Masz wrzuconą zbroję maga, a wy już macie rzucone te zbroje maga, magów. Czy ty możesz jeszcze sobie rzucić coś? Duchowa broń, wywoływanie, przywołuj lewitującą, ale jak, która wraz z tobą będzie atakować akcja dodatkowa? Nie wiem, jak długo to jest, czy to na chwilę, czy jak? Odpędzanie nieumarłych. No właśnie, bo tu tych czarów to mamy od groma jeszcze trochę. Musimy widzieć, co tu mamy. Rozmawianie ze zwierzętami, osłona, trujący. To dwie tury tylko, zauroczenie, wskazówki, pociski wiodące, lustrzane odbicia. Zawsze przygotowane. No właśnie, zwiększa klasę pancerza. Gale, masz rzucone już tam różne czary. Możemy ci tak zrobić, żeby jeszcze mieć wszystko pod ręką. Ty tutaj w zasadzie to masz tyle rzeczy, że już sama nie wiesz, co masz. No i ty też masz sporo różnych ciekawostek. Dobra, zrobimy sobie to chyba w następnym odcinku? Kurczę, ten był nudny. Albo zrobimy dłuższy odcinek. Kurczę. Najwyżej w połowie walki przerwiemy i już. I dokończymy w następnym odcinku. Musi się coś dziać w każdym odcinku. Ja stwierdziłem, że jak będę za krótkie odcinki robił, to ja nigdy nie skończę tej serii. Ciekowana tarcza. Widzieć w ciemności. Istoty obdarzone zdolnością widzenia w ciemności nie potrzebują zewnętrznego źródła światła. Żagiew, czar światła. No ale my widzimy w ciemności przecież. Hola, wszyscy widzą w ciemności. Karta postaci. Wyjątkowe widzenie w ciemności na 24, na 12. Ty tylko nie widzisz, niestety. I ty nie widzisz w ciemności. No dobra, to dwie postacie mamy tylko, które widzą w ciemności. Okej. Okay. Cyk. Aha. Przylazł jakiś kurde niemilec. Nie spodobało mu się to. Co to mamy? Pajęczarz. No właśnie. Odporności. Rój pająków. Chmara małych pająków, które zadają kłutych obrażeń. Potrafienie obronią rój przenosi się na atakującego. Po śmierci roznosi się na wszystkie istoty w pobliżu. Pragie pająków niszczy ogień lub kwas. Nie zadaje obrażeń pajęczarzom i pająkom. Czyli on ma rój, on stan ma. Rój pająków, który łazi po nim.
Jeżeli zaatakujemy go wręcz, no to będzie, że tak powiem, lipa. A ty co? Już skończyłeś swoje ruchy? No to ty nie powinnaś teraz się ruszać, ale... My możemy tutaj zrobić właśnie... Co tam? Kwas albo co tam było? Ogień lub kwas. Atak wielokrotne, usiedlenie. Atak okazyjny, chodzenie po sieci, wyczucie sieci. No dobra. Ale to tu jest sieć? Zna wszystko. Dobra, no to jedziemy z tym koksiarzem tutaj. Panie Gale, czy ty możesz tutaj zrobić coś takiego, co będzie ciekawe? Trujący to chyba nie. Kwas i ten, a ty akurat z kwasu żeśmy kurde nie wybrali. Jakie masz szanse na coś takiego? No, ścieżka zablokowana, dobra. A jak pójdziesz... Aha, bo ty tu nie przejdziesz, bo ci zestawiamy drogę. Więc najpierw chyba musi posępne serce się tutaj... Nie. Najpierw musisz ty się tu przesunąć. Tak, tak, ja wiem, że jesteś śmiercią i tak dalej. Dzień dobry. A czy ty masz jakiś atak dystansowy? Masz oczywiście. Manewrowe rozbrojenie, praca nóg. To na razie nic nie zrobisz. Kolczasta? Nie. Psionikę można byłoby zrobić, ale nie, no ładuj w niego, kurde. Gale. Nie Gale. Posępne. Trochę to źle zrobiłem, trzeba było to zrobić trochę inaczej. Dlatego, że można byłoby zrobić na samym początku nie to. Pocisk wiodący. Drugiego poziomu? Czarnie, jednego wystarczy. Ło, pani. Ten pocisk wiodący bardzo dobrze tutaj zrobił. Kuku. No i co? Gale może zrobić teraz. Cyk. Wypalający promień, bo teraz mamy ułatwienie. No i pyk. Goblin, czemu ty jesteś nieaktywny? A, impet dostałeś. Ale coś się zbagowałeś, mi kolego. Ucieczka, a bo my jesteśmy dalej w trybie turowym, bo jeszcze pewnie ich jest więcej gdzieś tutaj. Tylko, że Goblin nic nie może zrobić. To nie jest tura tej postaci. Okej. Koniec tury. Tak, bo jest jeszcze tutaj drugi pajęczarz i dwa te fazowce cholerne. Te fazowce są wkurzające. Daleko to... No właśnie. One mają te eteryczne skoki. O, właśnie. Co ty masz? Odporność na obrażenia otruci, chodzenie, widzenie w ciemności i nie ma powiedziane, że on ma chodzenie po sieci. Siła dość duża. No dobra. Jak to? To on jest najbliżej tutaj. Zaraz jest ten drugi. Na pewno tam nie będziemy szli na tą pajęczynę. Co prawda jesteśmy z dołu, to tak jest średnio tutaj. Czy ty możesz coś tu zrobić takiego sensownego? Mikstura szybkości to ci akurat nie jest potrzebna. Ty w ogóle nic nie możesz zrobić. What the heck? Przejdzie tu. Czemu ty nie masz żadnych punktów? A, masz punkty zaklinania, wszystko. Masz przyspieszenie, które ci tu w tym momencie G daje, za przeproszeniem. Bo nie masz żadnej akcji. To czekaj tu, no już. Dobra. To zaczynamy tak. Będziemy robić to na tej zasadzie. Ty idziesz tak. Zaczynasz pociskiem wiodącym. Dasz rady? Ścieżka zablokowana. Nie jesteś w stanie do niego tam zrobić.
Naprawdę? Kurde, bo on jest tam na górze. On jest na górze, a my jesteśmy na dole i to jest pewna lipa. Co ty możesz zrobić, kurczę, żeby ich tam... To co to jest? Na trzy tury. Ale to mi nic nie daje. Ścieżka zablokowana. No kurde, nie jesteśmy w stanie w nich trafić stąd. I to jest drobny problem. Bo oni nas tu niestety już zaatakują, te fazowce. Dobra, wycofajmy się trochę. Wiem, że to jest takie lipne. Chyba, żeby bulwę próżni rzucić. Czy ona nie przyciągnie ich tam gdzieś? A, tylko że teraz to sobie już stąd poszedłem. Właśnie. Czy to przyciągnie kogoś gdzieś tutaj? Chyba nie. Dobra, trudno, musimy poczekać. Ty możesz coś zrobić. Możesz sobie włączyć na wszelki wypadek praca nóg na jedną turę, na wszelki wypadek. No bo tam nie jesteście w stanie po prostu trafić w nich. Masz utrudnienie, ale możesz strzelić. Żeby cokolwiek zrobić. A ty w sumie możesz tutaj zostać, tylko co byś mógł zrobić? Stworzenia wody? Nie. Może magiczną dłoń, żeby ona coś tu robiła. Chowańca sobie zrób. Szczur, zakaźny? Nie. Buftoksyna, żaba? Nie. Krab. Spowalniać? To by się przydało. Odwracać uwagę przeciwników. Oślepiać. No i tak zrobimy. Dobra, niech oni tu przyjdą. Bo na razie są za daleko i za wysoko. Gorzej jak oni nie będą chcieli z tej pajęczyny iść. Nie, zszedł. Ło kurde. Dobra. Odparcie, jadowite uderzenie. Co ty masz tutaj? Dostałeś prosta toksyna pod koniec swojej następnej tury. Zatrucie masz. Ale my jesteśmy... Nie, kur... Chciałem przełożyć... Aha, bo to nie twoja tura. Słona... Odparcie... Ale trochę dostał. Ty też masz prostą toksynę? Też masz, ale mieliśmy gdzieś leczenie wśród tych sztuczek całych, czy mi się zdaje? Kurde, nie, ty masz. Prawda, masz tu jakiś jeszcze czar? Płomień, lustrzane, sobowtór, przebranie, święty, mniejsze przywrócenie, choroby zatrucia. To jest zatrucie. No możesz uleczyć. Ale jak długo to działa? To działa jedną turę. To mi się zupełnie nie opłaca na te cztery obrażenia. Po prostu trzeba ładować. Pocisk wiodący. Kurde, te pociski wiodące są niezłe. Praktycznie już tego pająka po prostu nie ma. Możesz... Tego nie chcę używać, uzdrowienia. Więc... O kurde, jakiś miecz tutaj był fajny. Musimy się rozsunąć. Jak najdalej od siebie. A to w zwarciu jest tylko pętające te... No, mógłbym zrobić... Wiesz co, weź sobie leczenie. Zawsze możemy kupić takie rzeczy. No, ty możesz dobić tego pająka, wydaje mi się. Pocisk wiodący. W zasadzie nawet nie musisz tam iść do niego. A ten u góry jest gdzieś tutaj. Kurczę, tego u góry by warto było zdjąć.
Aha, ty jesteś dopiero w następnej turze. Ten gość jest daleko, ale pewnie zaatakuje. Tego musimy załatwić. No i ten niestety nam jeszcze fazowiec coś tutaj sfazuje. Kurczę, a kto teraz może jeszcze być? Gale, może ty coś zrobisz ciekawego. Akcja, wypalający promień. Zaraz, a one na co były wrażliwe? Odporności na trucizny tylko. Może, ponieważ mamy ciebie i ciebie tylko. Wiesz co, spróbuj najpierw Laziel, ty. Tym pociskiem wiodącym, kurde, po prostu. Bardzo ładnie chybiłaś. Ja się cieszę z tego powodu, bo naprawdę... Super. Właśnie dlatego... Dlatego to właśnie zrobiłem w tym momencie. Wiesz co, zrób jeszcze ten przypływ sił, bo mnie to denerwuje, że ty nie trafiłaś tego dziada jednego. Naprawdę? Właśnie dlatego zostawiłem jednak Gale'a, bo na wypadek jakby był ten problem taki. 6. Z komórki pierwszego poziomu mamy każdy 2 do 5, czyli 2, 4, 6, 3 przynajmniej musimy, no nie, no musimy zużyć wszystko. Cyk. Żeby mieć pewność. I weź się rozsuń gdzieś, tylko nie wejdź w ten. Rozejdź się na bok. Omotanie zrobił? Omotanie. Ach, gorzej, że ten będzie tu atakował. Czy ty możesz wydziobać tego gościa? Dotarcie do celu niemożliwe. Co to, ptak nie potrafi latać? Co ty, kurde? Co z ciebie za ptak? Nie wiem, czy to coś ma oczy, ale... Dziób. Dobra. Zawsze coś. Dobra, ty się tym nie przejmuj. Czy... Jak tego fazowca tam zrzucić na dół? Bo on będzie niestety tutaj do góry nam... No właśnie. Wiesz co? Ty w takim wypadku... Rozbrojenie. No to akurat nie zadziała na pewno. A jakbyś tego, kurde, tutaj... Bo on ma te pajęczaki niestety. Więc trzeba zaatakować go albo ogniem najlepiej. Żeby rój pająków przekreślić. A w zasadzie tym jesteś w stanie jeszcze coś tu zrobić? Dotarcie do celu niemożliwe. To wiesz co? To się rozsuń tu. Aha, bo ty żeś wlazł w coś. Pajęczynę żeś wlazł. Kurde. Nie, to on może żygnął na ciebie tym. To mogłem jeszcze zrobić. Lot. Kurde, a ty jesteś w stanie tutaj podlecieć? A, aha, kurde, mam cię. Co ty powiesz? Aha, tylko że już nic nie zrobisz. Ja se umie latać, kurde. A ty nie. Dobra, ten już nie ma pająków, więc po prostu co? Rozbrojenie nie, atak manewrowy. Zwiększając szybkość ruchu nie, finta. Kurde, dawaj mu tu. No wiesz co, wyrżnęłaś beta. Super, po prostu super. To było naprawdę niezłe. Bo zapomniałem, że tam lód jest, kurde. Elektryczność to nie. A jak to coś działa? 65% szans. A no to tyle samo masz. To tu masz nawet lepiej.
co ty możesz jeszcze zrobić? Możesz się teleportować. W dowolne miejsce w polu widzenia. Okej. Okay. A tutaj nie widzisz? Widzisz. Czekaj, to czekaj, jakbyś lepiej tu wyżej. Tu się teleportuj. Tu. Jak to za mało punktów ruchu. Chciałem się teleportować. A tu? Na pajęczynę się możesz teleportować. No to nie jest zbyt rozsądne. Tam jest za mało punktów ruchu. Okej. Okay. No na wszelki wypadek idź tu. I tyle. Kurde, że to Laziel musiała wyrżnąć betamino. Ty możesz mieć pewne drobne problemy, ale... Pocisk wiodący. I tym razem drugiego poziomu walni. Kurczę. Pajęczarz będzie atakował Laziel niestety. 55% masz tylko? Naprawdę? W sumie możesz się podleczyć, tylko jak kogoś trzeba będzie... Dobra, na razie może podnieść, ale wszyscy są w miarę okej. Okay. Dobra, będzie podnosić jakoś. A to co to było? Tego jeszcze, dawać ją tu. Młot dwuręczny. Halabarda. 1K8-3. Miecz, trójząb. Topór dwuręczny. Ale one wszystkie mają takie same obrażenia. Tylko różne rodzaje obrażeń są. Dawaj topór dwuręczny. Trzeba było od razu zrobić. Ty się przesuń stąd tu. No właśnie, Laziel ma problemy. A na dół się przesunął. Odparcie. Kogoś ty tam zaatakował? Kolegę żeś zaatakował. No dobra, teraz ty jesteś u góry, a on jest na dole. A czy możesz tamtego strzelać? Jak to dotarcie do celu niemożliwe. Chory jesteś, czy jak? A, bo pajęczynie musiałbyś iść. No tak, tylko jak on mi się tam zateguje... No ja nie chcę wchodzić na tą pajączynę, ale tu nie będę pajaka widział. Ech, to jest strasznie kiepskie to. Ile mamy? 57 minut. No będzie godzinny odcinek, ale trudno. No nie wiem, co ty możesz tu zrobić. Czy stąd możesz cokolwiek, kurde... strzelić? Nie możesz. Kurde. Dobra, mag. No ładnie dostał śmierć. Do widzenia. Pająku fazowy. No. Pośliznęłam się. Naprawdę się pośliznęłam. Może teraz się nie poślizniesz już. Kurde, co z tobą? Hola, pani. Naprawdę chybienie? A gdzie masz tą duchową broń, kurde? A, bo to jeszcze nie jest jej kolej. Riposta weszła. No dobra, to panie, ty. Jak to za mało punktów ruchu? Lecisz tu. Naprawdę nie możesz tam dotrzeć? Kurde, co za kiepski ten. A ty możesz jakoś tego na dół zejść, czy coś?
albo coś strzelać w ogóle? Koleś. Utrudnienie. No nieważne. Strzelaj. Po coś wylazł na górę? Okej. Okay. Jakie masz szanse? 55. Naprawdę. Ładować pociskami. Ja wiem, że mamy ten, ale chciałem ten rój pająków. Kurde, spająkować, ale nie byłem w stanie. No i cyk. Tylko teraz jak ty stąd zejdziesz? Rozdzielcie się, bo ja nie chcę, żebyście gdzieś tam szli. No dobra, to było pikuś. To było pikuś. No musiałem się rozdzielić. Mamy widmo 6 tur. Może póki co lecę tam. Może jeszcze coś będzie tutaj, co ten... A możesz to zaatakować? One płoną. Cyk. A, już nie możesz więcej zrobić. Okej. Okay. Dobra, wyjdź z trybu turowego. Przynajmniej jedno jajko żeśmy rozwalili. Okej. Okay. Dobra, długi odcinek, ale mam nadzieję, że się wam podobał. Dziękuję za obejrzenie. Dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.